usta. Gdy zamknę oczy, już nie będę czuł wszelkiego szczęścia, miłości w sercu i żadnego do tego podejścia. Nie będzie mnie, a na zawsze w sercach zostanę, w pamięci bliskich, wrogich, mózgach i tych, co tu przyszli. Po tamtej stronie już nie zaznam nigdy spokoju. Nie byłem święty i to mogę powiedzieć dziś Bogu. Jestem tutaj, gdzie szale sprawiedliwości każą wszystkich tych, których oczy na wieki się zamkną. Nie ma co płakać, to każdego z osoba dopadnie. Nieprzerywany proces Eden and Hell, to fakt, nie. Może stać w miejscu, trzeba łapać chwilę, by żyć jak najdłużej z bliskimi i rodziną. Tyle, bez ograniczeń jako człowiek świadomy w sobie, iść ścieżką życia, pokonywać wszystkie fobie, cieszyć się niezmiernie, nie żałować za życia niczego. Co jest wam ludzkie, to wam mówię. Kultura L. Znowu myślę, co to będzie kiedyś, co będzie, gdy będę krzyczał: Boże, daj jeszcze przeżyć. Na razie pełnią życia, pełnią sił, zapierdalam do przodu, by w miejscu nie gnić. Wierzę w siebie, wierzę w bliskich, wychowany na tym, by to, co wrócić nie może, niszczyć. Czuję, że mam jeszcze czas, nas wszystkich zmienił rap. To pomaga w trudnych chwilach, takich jak ta. Nie mam po co wstydzić się przeszłości, bo ona mija tak jak życie, jak jedna chwila. Chcę być dobry dla tych, co na to zasłużyli. Nie chcę być jak ci, co swój majątek przepili. Dziś znowu wracam z tarczą, jeszcze nie odpadam, niech inni się marszczą. Przyjdzie czas na każdego z nas, ale teraz jestem tu i żyję tym, co teraz i co będzie potem, gdzie tylko jeden Bóg, ściągam Bóg, stawiam krok, idę ciągle w przód, dwa palce w górze, za tych, co odeszli. Bywało, że za szybko śmieć w sercach im kreśli. Wierz mi, zapłakana matki twarz, nie chcę patrzeć na ludzi, niech szybciej mija czas. Świętej pamięci ludzie, nasi bliscy odeszli w zaświaty, zostawiając nam czystki. Wiem, ile warte życie, ej, co jest grane, gdy ludzi sami sobie piszą swój testament. Mam trochę czasu i wielki zapał do tego, by zrobić coś, co będzie na lata, i każdy się zapał. Życie na hakach, ja trzymam w łapach to, co po nas zostało. To, co widzisz teraz, nie odzwierciedla mej przeszłości. Wygrałem z tamtym życiem, już nie chcę być samotny. Czasem podły, choć częściej spokojny. Jeśli pytasz wymagania, to raczej skromny. Ready to die, jak świętej pamięci Biggie. Dzielmy się zdaniem, póki jesteśmy jeszcze żywi. Ludzie fałszywi chcą wepchnąć nas do grobu. Nie wyjdziesz z tego, jeśli nie znasz dobrego sposobu. Znasz życie, nie jest wcale tak, jak opisują te książki, co podobno od małego nas budują. Pewną rzeczą jest to, że jak każdy kiedyś umrę, że wyprawią mi pogrzeb, że położą mnie w trumnie. Znam ten ból, też straciłem bliskie osoby. Mimo upływu czasu nie wylatują mi z głowy. Nie chcę już patrzeć na śmierć młodej osoby. Niech nie traci życia ktoś jeszcze na to nie gotowy.